Dzień dobry, witam w rozmowach o 24. Moim Państwa gościem Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyniósł Pan ze sobą statuetkę, nie bez powodu. Powiat wrocławski po raz trzeci został wybrany najlepiej zarządzanym powiatem w takim specjalnym rankingu. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć, jak ten ranking jest tworzony, no i skąd taki sukces? Tak, rzeczywiście, jak to mówią niektórzy, po piłkarsku hat-trick, po raz trzeci powiat wrocławski najlepiej zarządzanym powiatem finansowo w Polsce, co mnie oczywiście zarząd Rady Powiatu Wrocławskiego, moich wszystkich współpracowników bardzo cieszy, bo nie ukrywam, że jest to ciężka praca całego zespołu i na ten sukces wpływa właśnie ta praca. Ale wracając do statuetki, tak jak pani redaktor powiedziała, to 2019, 20 i 21. Niedawno w tym studiu. Czyli na też, podium zostajemy. Tak, na podium zostajemy. Niedawno też w tym studiu mówiłem o tym, że dostaliśmy znowu statuetkę, bo rzeczywiście przez pandemię COVID-19 statuetki były rozdawane za rok 2020. 6 grudnia w Mikołajkach na Mikołaja, tak? To co mówiłem, ale to była tak jakby statuetka zaległa, teraz jest statuetka. Ta jest aktualna. Ta jest aktualna, to tak, żeby telewizom wyjaśnić, że co chwilę przychodzę z jakimiś statuetkami, prawda? To jest statuetka za rok 2021. No i o tyle jest to ważne, że w roku 2018, czyli byliśmy na drugim miejscu, powiat poznański był na pierwszym miejscu. Dzisiaj po raz trzeci jesteśmy najlepiej zarządzanym powiatem wrocławskim. Tak jak już powiedziałem, bardzo nas to cieszy, bo z jednej strony jest to powód do dumy, do zadowolenia, ale z drugiej strony jest to taka mobilizacja do dalszej ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców powiatu wrocławskiego. I teraz coś bliżej na temat statuetki i tego, jak to się dzieje. Bo to jest trzeci rok z rzędu, więc to jest już, chciałoby się powiedzieć, pewien trend, jeżeli chodzi o tą dobrą sytuację. Tak, ale to też musimy sięgnąć do tyłu, bo jak sobie przejrzałem te rankingi samorządowe, to te rankingi są organizowane bodajże od 6 albo 7 lat. I po raz pierwszy, bo to jest też, trzeba powiedzieć tutaj, że w kilku kategoriach, bo są gminy, miasta, powiaty. Czyli jednostki, terytorialne w różnych kategoriach są te statuetki przyznawane. My jako powiat dostajemy tą statuetkę. Jak sobie przyjrzałem poprzednie lata dokumentów, które były do wglądu, to nikomu, żadnemu samorządowi w Polsce nie udało się 3 lata z rzędu taką statuetkę otrzymać. Tym bardziej jest większy powód do radości i zadowolenia. Ale też muszę powiedzieć, że to też drugie miejsce, tak? Bo to jest ranking i tutaj już przechodzę do tych wyliczeń, bo próbowałem to tłumaczyć, to jest trochę bardzo skomplikowane, więc postaram się tak najprościej, jak potrafię wytłumaczyć, ranking jest liczony co roku, bo każdy samorząd gminny, powiatowy, miasto, czyli prawie 2,5 tysiąca samorządów w Polsce, na koniec roku budżetowego składa sprawozdanie finansowe, czyli z wykonania budżetu za dany rok kalendarzowy. I to jest obowiązek ustawowy i wszystkie samorządy to muszą zrobić. I na podstawie tego sprawozdania finansowego, które samorządy robią, do regionalnych izb rachunkowych składamy te sprawozdania. I tutaj muszę powiedzieć tym, którzy nie wiedzą, Regionalna Izba Rachunkowa to jest biuro, które czuwa nad finansami wszystkich samorządów, tak? Czyli to jest taki nasz kontroler finansów w samorządach. Taka Regionalna skarbówka izba, dla samorządów. Taka skarbówka dla samorządów. Notabene w tej chwili mamy kontrolę taką kompleksową, już po raz drugi, kiedy jestem starostą, mamy kontrolę kompleksową, oni kontrolują powiat wrocławski za ostatnie 5 lat, czyli te wszystkie wydatki i w każdym samorządzie takie kontrole są prowadzone. I na podstawie tych sprawozdań, które my składamy jako samorządy, liczone jest to na poziomie 7 takich wag, które są stworzone przez Uniwersytet Ekonomiczny. No i na podstawie tych wag wychodzą współczynniki. Te współczynniki zliczone później razem dają efekt końcowy, czyli pozycję na tym podium. No i takie ważne elementy, między innymi z tych 7 wag, to jest liczba
kwoty, czyli dochód, a środki wydawane na inwestycje. Czyli jaka wielkość budżetu inwestycyjnego jest całkowitym budżetu. I okazuje się, że tutaj powiat wrocławski bardzo dużo środków wydaje na inwestycje, dlatego też tutaj w tym na przykład w tej wadze jesteśmy na pierwszym miejscu. Inny ranking, inna waga, która z tych 1 z 7 to są na przykład pozyskiwane środki zewnętrzne. I tutaj też jako powiat wrocławski, czyli jakieś dofinansowania, fundusze. Dofinansowania, fundusze, wszystko to, co jest ze środków zewnętrznych, to wpływa na tą wagę. Trzecia taka z tych wag to jest między innymi środki tak zwane przejadane, czyli ile w budżecie znajduje się środków na chociażby wypłaty dla pracowników, czyli tutaj to wszystko jest porównywalne i zliczenie tych 7 wag i tu co najważniejsze, dla wszystkich tych samorządów wskaźnik jest ten sam i on według tego wskaźnika to wszystko jest przeliczane, to jest taka dość mocno żmudna praca i po przeliczeniu powstają wskaźniki i na podstawie tych wskaźników wychodzi nam ta lista rankingowa i tutaj bardzo się cieszę, bo też i w tej czołówce powiatów, oprócz powiatu wrocławskiego, zmieniły się te powiaty. Już nie ma dzisiaj pierwszej trójcy na przykład powiatu poznańskiego, który zawsze Poznań, Kraków, Wrocław były te samorządy, czy powiatowe uważane za te bogate, najlepiej się rozwijające. Dzisiaj jesteśmy niewątpliwym liderem. Ja też jestem świadom tego, że czym zawsze więcej lidera chce się strącić, prawda? Tak, czym więcej jest tych sukcesów, to też nie ukrywam, że też więcej jest tych takich ludzi, którzy mówią, ale to nie wiem, tak. Słyszałem też takie opinie w Mikołajkach, ale to ileż możecie wygrywać, tak? Dajcie szansę innym. W związku z tym to nie od nas zależy, tak? My staramy znaczy od się. Państwa, ale... Od nas w dużej mierze my się staramy, my pracujemy, ale też chciałbym uświadomić telewizorom, że to nie jest tak, że my pracujemy i skupiamy się na tym, żeby tą statuetkę dostać. My po prostu sobie pracujemy swoim tempem, robimy to, co do nas należy i później okazuje się na przykład na początku miesiąca kwietnia, bo to jest też taka tajemnica, bo w momencie, kiedy jest gala, to tak do końca nie wiadomo, czy my wygraliśmy, czy nie i okazuje się na gali, że po raz kolejny udało się wygrać i mnie to bardzo cieszy, ale tak jak powiedziałem na początku, jest to bardzo duża zasługa moich współpracowników, tego zespołu takiego, który jest zespołem stałym, który pracuje dla dobra tego starostwa, to też rada ta rozmowa o tych problemach, rozmowa o inwestycjach. To z drugiej strony jest też zarząd, bo przecież zarząd spotyka się co tydzień i co tydzień właściwie mamy 30-40 punktów na zarządzie, w związku z tym zarząd, że każdy element, który jest później realizowany, wykonywany na terenie powiatu wrocławskiego, dyskutuje o tym. W związku z tym to jest ciężka praca, ale też i dynamika rozwoju powiatu wrocławskiego, bo o tym też trzeba sobie powiedzieć, bo to jest też jeden z elementów, jest bardzo duża i tutaj zwracam uwagę, jeśli spojrzymy na statystyki chociażby liczebności, to dzisiaj na stronie powiatu wrocławskiego chociażby mamy liczbę mieszkańców w granicach 160 tysięcy i to są oficjalne dane ze strony urzędów statystycznych. W momencie, kiedy robiliśmy strategię rozwoju powiatu wrocławskiego, która, przypomnę, przyjęta była 20 grudnia na sesji Rady Powiatu Wrocławskiego, to z tej strategii wyszło na podstawie danych znowu z gmin, że na terenie powiatu wrocławskiego już mieszka około 240 tysięcy, czyli tutaj liczba około 90 tysięcy mieszkańców niedoszacowana, a co za tym idzie, to i też są podatki dla gmin, ale też i trzeba spojrzeć na to w ten sposób, bo ja też występując na panelu, który rozpoczynał forum samorządowe, Europejskie Forum Samorządowe, podkreśliłem rolę i znaczenie położenia powiatu wrocławskiego, tak? Bo z jednej strony duże miasto Wrocław, czyli bardzo łatwy dostęp do kadry wykwalifikowanej, do studentów, tutaj te nasze uczelnie wrocławskie, ale z drugiej strony też położenie, bo i autostrada A4, droga S8. Blisko granicy. Blisko granicy z Niemcami, z Czechami, ale i też dużą tutaj tak jakby relację na plus robi lotnisko, bliskość lotniska, bo wiele firm, przedsiębiorców, którzy próbują i chcą realizować swoje inwestycje na terenie powiatu,
pytają właśnie o te wszystkie elementy, czyli dostęp do kadry, dostęp do drogi, no bo ten towar, jeśli ktoś produkuje, to on musi z jednej strony... Logistyka musi działać po prostu. Katy muszą przyjechać, a później gotowy element musi wyjechać. W związku z tym są to bardzo ważne elementy, które wszystkie firmy, które się budują na terenie powiatu wrocławskiego, biorą pod uwagę. A jeżeli popatrzymy na ten sukces z perspektywy przeciętnego mieszkańca powiatu, to co to oznacza w sumie? To znaczy, to tak jak powiedziałem, to jest mobilizacja, to z drugiej strony jest pewien taki zaszczyt, bo my też, jak przychodzi do nas czy przedsiębiorca, czy ktoś tam, no to jak słyszą na przykład, że jesteśmy najlepiej zarządzanym powiatem w Polsce, to też i łatwiejsza jest decyzja, bo widzą, że tutaj się łatwiej podejmuje decyzje, tutaj można te sprawy załatwić. Dla przeciętnego obywatela to jest sygnał, że ten powiat dobrze się gospodarzy, że są dobrze gospodarowane środki finansowe. Ja wiem, że pewnie gdybyśmy mieli tą audycję na żywo i mieszkańcy mogliby dzwonić do nas, to by powiedzieli, a droga, a chodniki. Ja tutaj zawsze mówię w takich audycjach na żywo, że my mamy tych kilometrów dróg prawie 600. Jako jesteśmy jednym z nielicznych, naprawdę, wiecie Państwo, jesteśmy jednym z nielicznych powiatów w Polsce, który realizuje przy swoich powiatowych drogach chodniki i to realizujemy je wspólnie z gminami. Tu zawsze dziękuję tym gminom, że chcą partycypować w tych kosztach 50-50. I my te chodniki budujemy, ale że jest dynamika rozwoju tak duża, bo przecież mamy kilkanaście dróg na terenie powiatu wrocławskiego, który w wielu przypadkach jest ruchem większym niż na drogach krajowych czy obwodnicach. Dlatego też staramy się dbać o te drogi. Naprawdę wiele środków wydajemy na drogi powiatowe, bo w tym roku w budżecie, bo my żeśmy przecież na ostatniej sesji zwiększyli też środki wydatkowe na drogi, to w tym roku na drogi przeznaczyliśmy, pierwotnie w budżecie było 31 milionów, w tej chwili na ostatniej sesji w marcu dołożyliśmy 23 miliony, w związku z tym mamy 54 miliony na drogi. Niektórych powiatach to jest połowa budżetu. Albo tak? Albo nawet całe. Bo w małych gminach czy w małych powiatach to jest 100% budżetu całościowego. W związku z tym naprawdę wydajemy tutaj dużo środków, ale mamy też duży kilometraż dróg. Te nasze drogi są bardzo mocno eksploatowane, bo to nie jest tak, że jak wyremontujemy drogę, to my do tej drogi już nie wracamy. To ona zawsze zostaje wyremontowana, wiadomo. To nie jest tak, więc tutaj te nasze środki, które mamy w budżecie na drogi, to z jednej strony na bieżące utrzymanie, remonty, ale też i przecież mamy i zimowe utrzymanie, i te letnie utrzymanie, czyli koszenie, bieżące naprawy. To na tak jakby budżet drogowy składa się wiele elementów. Ja mówię o tych drogach, bo to jest taki jeden z ważniejszych czynników, na podstawie którego mieszkańcy oceniają nas jako włodarzy powiatu, ale też chciałbym zwrócić tutaj jedną uwagę, że też staramy się duży nacisk kłaść na i pomoc socjalną, czyli powiatowe centra pomocy rodzinie i tym osobom też niepełnosprawnym, ale też w tej kadencji, w poprzedniej udało nam się ciekawych kilka ciał stworzyć. Na przykład jesteśmy na końcówce tworzenia Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Powiatu Wrocławskiego, ale też i staramy się organizować wiele takich pikników dla mieszkańców powiatu wrocławskiego. Przez pandemię mieliśmy 2 lata wyłączone, w związku z tym w tej chwili wracamy. Wracamy do Białych Niedziel, wracamy do różnego rodzaju pikników, do różnego rodzaju kulinariów. Jak jesteśmy przy piknikach, to powiedzmy o tym, który się zbliża, ten taki wyjątkowy, bo jeszcze będzie połączony z gośćmi z Ukrainy. Tak, rzeczywiście chciałem wszystkich zaprosić na sobotę, do Sobótki, na sobotę 30 kwietnia, bo jak wiemy teraz w piątek, w sobotę, w niedzielę mieszkańcy Ukrainy, uchodźcy, którzy są na terenie Polski, obchodzą święta, bo święta... Tak, ten tydzień jest tam przesunięty. Tydzień jest przesunięty, w związku z tym teraz uchodźcy z Ukrainy będą mieli swoje święta i 30 kwietnia chcemy w hotelu Sobotel w Sobótce zorganizować taki piknik z uchodźcami z Ukrainy. Mamy taką dużą listę zakupową, bo te panie, które w głównej mierze tam przebywają z dziećmi, chcą z jednej strony pokazać się od strony kulinarnej, w związku z tym będzie możliwość skorzystania i spróbowania potraw ukraińskich, przysmaków, ciast, deserów, bo
Widziałem tą listę zakupową, więc ona jest bardzo duża, w związku z tym trzeba w tej chwili głodnym. Gromadzimy te wszystkie produkty, żeby ten piknik mógł się odbyć i żeby te panie wszystkie te pyszności przygotowały, więc gromadzimy te wszystkie rzeczy, które na tej liście się znalazły i myślę, że będzie wiele ciekawych atrakcji. Tutaj też rozmawiałem z panem konsulem generalnym Ukrainy, obiecywał, że też dotrze do nas, żeby tak jakby wspomóc też ludzi, ale też i w sobotę, najbliższą sobotę, to mamy spotkanie z tymi uchodźcami tam właśnie w Sobótce, bo tak jak powiedziałem, są to ich święta, w związku z tym chcemy też pojechać z jakimiś podarunkami dla tych dzieci, ale i też z życzeniami z okazji świąt w tej trudnej sytuacji, ale też no, będąc tutaj muszą tak jakby odczuć ten klimat świąteczny, ale też i przy okazji tych uchodźców wychodzą takie ciekawe tematy, no bo na przykład była prośba, żeby no chociażby na te święta jakiś ksiądz przyjechał, który mógłby tam do nich wygłosić kazanie i spotkać się z nimi. W związku z tym no mamy ciekawe zadania, takie niekoniecznie, które wynikają z ustaw, ale niecodzienne. Staramy się w każdym razie zabezpieczyć wszystkie takie potrzeby, możliwości takie, które możemy, bo też oprócz tej Ukrainy i tych uchodźców, których mamy z Ukrainy, to też bardzo mocno zabiegamy o to, żeby naszym mieszkańcom powiatu wrocławskiego żyło się jak najlepiej. Tu postawmy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.